Cześć, dzisiaj Region Fakty pyta się Świdniczan, czy byli grzeczni i czy czekają na Świętego Mikołaja. Ja jestem zawsze grzeczna. Czyli co, przyjdzie Mikołaj z prezentami? No na pewno, ja czekam na niego. A jakie prezenty chciałby pani dostać? No jeszcze nie wiem. Słodycze czy... Słodycze? Nie, nie wiem. A którędy wchodzi Mikołaj do pani do domu? Mam piec, to kominem. My, proszę pana, zawsze jesteśmy grzeczni. My no tak wychowani jesteśmy. Starej daty, to my musimy być grzeczni. Czyli co, czekacie w takim razie na Mikołaja? Mikołaja. Tak. Jakie prezenty? No jakie, nie wiem. No jakiś tam prezent może wnuczki dadzą, czy wnuki, czy prawnuki. No może coś będzie. Jak oni nam dadzą. No liczą na nas oczywiście, nie? No ale my też liczymy jakieś słowo chociaż. Wystarczy. I to wystarczy. Ciepłe słowo, nie? Tak. No. Grzeczny byłeś w tym roku? Oczywiście, że tak. To co, będzie Mikołaj czy nie? Nie, raczej nie będzie. Nie przyjdzie? Nie, nagrzeszyłem za bardzo. A, no to byłeś jednak niegrzeczny. No, powiedzmy. Można być tak rzec. Czyli co, przyjdzie Mikołaj czy raczej pani się go nie spodziewa? Przyjdzie, spodziewam się. A któreny wejdzie? No, przez komin raczej nie. Czy co, wpuści pani przez drzwi po prostu? Może być. Cały czas jestem grzeczna, proszę pana. Czyli co, przyjdzie Mikołaj, będzie? Myślę, że tak. Będą prezenty? Być może tak. A którędy wejdzie do pani do domu? Normalnie, jak każdy inny. Grzeczny pewnie. Czyli co, przyjdzie Święty Mikołaj? O, to już jest nie takie pewne. No, ale myślę, że przyjdzie jakiś. Ale na prezent czekasz. No, chyba jakiś przyjdzie. Była pani grzeczna w tym roku? Bardzo. Czyli co, będzie Mikołaj, przyjdzie? Przyjdzie. No byłam. To co, przyjdzie Mikołaj czy raczej nie? No na pewno przyjdzie. A którędy go pani wpuści? No drzwiami. Kominem chyba? Nie, nie było, nie. A jakie prezenty pani bliskim sprawia? No, ja nie mam pieniędzy. Nie, wystarczy, że jestem przecież, tak? Pozwala im coś kupować. Czy była pani grzeczna w tym roku? A oczywiście, bardzo. I co, spodziewa się pani takiego dużego, przebranego, z białą brodą faceta? No dobrze by było, jakby taki zawitał. Byłoby fajnie. A z czym ma zawitać? A to już on powinien sam wiedzieć, co on powinien przynieść. Dzień. Mikołaj wszystko wie, co powinien przynieść. Dziękuję uprzejmie.